witajcie drogie kobietki, drodzy panowie. Dzisiejszy film nagrywam dla was prosto z tarasu, ze względu na przepiękną pogodę. Oczywiście pamiętajmy, jeżeli nie ma żadnej pilnej potrzeby, zostajemy w domach. Ten czas możemy poświęcić przede wszystkim na pielęgnację naszej skóry, naszego ciała, a także zadbać o organizm. Mam nadzieję, że udostępnione wam poradniki, wykonane przez pani kosmetolog, mogły wspomóc codzienną pielęgnację skóry. Przechodząc do sedna, chciałabym przybliżyć wam, jak wygląda praca na recepcji z punktu widzenia pracowników recepcjonistów. Bardziej chodzi mi tutaj o najczęstsze pytania, które padają w naszym kierunku. Pytacie nas o konkretny zabieg, jakie są po nim efekty, ile czasu się utrzymują, co ile czasu trzeba wykonywać dany zabieg, jak długi jest czas rekonwalescencji, a także jak należy pielęgnować skórę po zabiegu. Oczywiście wszystko zależy indywidualnie, każdy zabieg jest inny, przeznaczony na konkretne problemy skórne i także należy pamiętać, że oprócz tych klasycznych widełek czasowych, czasu rekonwalescencji, wszystko zależy też od indywidualnych predyspozycji organizmu. Często pytacie także o to, czy określony zabieg będzie bolesny, czy może skrócić czas potrzebny na znieczulenie, ewentualnie może go w ogóle nie wykonywać. Tutaj zaznaczam, że znieczulenie wykonywane jest po to, żeby po prostu uśmierzyć ból. Każdy ma inny próg bólowy, a także wszystko zależy u kobiet od cyklu menstruacyjnego. Takie zabiegi, które charakteryzują się wyższą inwazyjnością, takie jak na przykład laseroterapia, laserem frekcyjnym, zabiegi mezoterapii, bądź inne zabiegi, które ingerują bardziej w tą strukturę skóry, wykonywane są zawsze ze znieczuleniem. Dlatego też kolokwialnie mówiąc, nie chcemy po prostu, żeby was coś bolało, żebyście cierpieli. Natomiast takie zabiegi jak botox czy kwas hialuronowy wykonywane są przeważnie bez znieczulenia, natomiast pamiętajmy, że w momencie, kiedy pacjent boi się bądź ma bardzo niski poziom bólowy, wtedy oczywiście wykonamy znieczulenie, dlatego nie bójcie się pytać, nie bójcie się poprosić o to znieczulenie, oczywiście, że je wykonamy. Jeżeli chodzi o korekcję ust kwasem hialuronowym, zazwyczaj wykonywane jest znieczulenie stomatologiczne. Pytacie także, i tutaj skłaniam się bardziej ku naszym nowym pacjentom, czy zabieg, na który zapisaliście się mailowo bądź telefonicznie, powinien zostać wykonany, czy aby czasem jest przeznaczony do waszych problemów skórnych. Tutaj zaznaczam, że każdy ma możliwość bezpłatnej konsultacji z panią doktor, na której to wyjaśni, na czym polega cała procedura zabiegu oraz wszelkie aspekty z nim związane. W momencie, kiedy pani doktor uzna, że jeszcze nie są wymagane zabiegi inwazyjne, wtedy może zalecić wam zapoznanie się z ofertą zabiegów powierzchniowych, pielęgnacyjnych, które wykonywane są przez nasze panie kosmetolog. Także to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, dbajcie o siebie, o swoich najbliższych i do zobaczenia.